Witam was bardzo serdecznie z tej strony Heros699 i zapraszam was do obejrzenia kolejnego odcinka z gry Assassin's Creed 2. Okej, witam was oczywiście w kolejnym odcinku. Jesteśmy troszeczkę w troszeczkę w innym miejscu, ponieważ jesteśmy tutaj, gdzie teoretycznie Heros nie widział, tylko zauważył, o, jest tutaj prawda, ale nie mogliśmy jej zrobić, no bo zajęłoby nam to dużo czasu, żeby ją znaleźć. I szczerze powiedziawszy, przed nagrywaniem też mi to zajęło dużo czasu, zanim żem to znalazł, ale przynajmniej trochę florenów tutaj widzę, że do Monteriggioni wpłynęło. A my teraz zaczniemy z grubej rury od prawdy, która tutaj się znajduje. Zobaczymy, co to będzie za prawda, czy będzie trudniej, czy nie. Mam nadzieję, że nie. Szukajcie, a znajdziecie. Czyli nawet nie mieliśmy powiedzenia coś tam od tego głosu. Ale okej, no dobra, czyli jak widzę obrazy. No, czyli trzeba będzie szukać coś, co łączy te wszystkie obrazy. Ale zobaczmy, co. Zerwany został z drzewa, którego strzegł wąż. A mocą swą czyni cuda. Przez wiele noszonych... Noszonych? A przez wielki noszony. Na strzępy podarte, wyte pod morzem czerwień. Okej, no dobra, czyli troszeczkę brzmi to jak jabłuszko. Jabłuszko pełne snów. Albo może być to właśnie drzewo. Czyli na przykład coś takiego moglibyśmy sobie wybrać. No tutaj jabłuszka nie widać. Tego też nie widać. Tu też nie. Raczej drzewa nie będzie widać. No tam już jest drzewo. Można byłoby zaryzykować. Okej, chyba że czerwień. Że wszyscy, którzy mają czerwień. No bo teoretycznie żebym sprawdził wszystkie obrazy. No dobra, może. Może. Więc co, byśmy wzięli tego. Tu jest dużo czerwieni. Tutaj to tak ciężko powiedzieć, taki blady czerwień, ale może później ten ma czerwień. Ten ma czerwień. I tu jest taka jakby czerwień. Nie. Może ty? Też nie. I to jest to, czego się obawiałem, że w końcu tekst będzie niezrozumiany. Kuźwa. Może czerwień, może chodzi o morze. Morze. Tylko podkreślę. Ale morze tutaj też za dużo nie ma. God damn it. A coś trzeba wykombinować. A jakby może... Może... A może właśnie z tym wężem? Kuziwar. Czyli... Te czerwone były dobrze i wąż. Okej. A teraz mamy Jezusa. O, tu coś jest za... Zabrali to. Oj, tu widzę znak templariusza. Chociaż tutaj jeszcze się jakoś dziwnie kończy ten znak. Czyli co, muszę kliknąć na to zabrali to, tak? Nie. Gdzieś coś jest. Teraz słuchaj tego sygnału. O, o.
Co to jest? Ciężko powiedzieć. Aha, i to będzie wszystko. No dobra, no to niestety piątkę mamy, ale odblokowuje nam się plik. A z tego pliku mamy fragment, jak ta kobieta się jakoś tak odwraca, i to byłoby na tyle. Ach, no dobra. A zatem lecimy. Lecimy. Co by moglibyśmy dzisiaj zrobić? O, wiem, że na pewno jedno piórko musimy znaleźć, bo mnie korciło, żeby je wziąć, ale zanim piórko, to musimy sobie ustalić jakiś cel. Tutaj jest tutaj właśnie ten kryjówka templariuszy, czyli to złoto, i to można byłoby zrobić w sumie spoko. I nawet jeszcze sobie ten jeden grobowiec. Więc chyba nawet tak zrobimy. Oczywiście jeszcze korzystają na tej skrzyni. I sobie polecimy. Okej, dobra. Gdzie ten skrzynia może być? Na górze? Czy na dole? Nie zobaczyłem, czy się tu podświetliło, czy zgasiło. No, chyba mu trzeba iść na dół. Tu mamy skrzynię. Bardzo ładnie. Złociszka się przydadzą. Trzeba będzie pomyśleć, kiedy wrócić do Mwentry Johnny, ale chyba fabularnie coś tam teoretycznie powinniśmy wrócić, ale jeszcze zobaczymy. Dobra, gdzieś to widziałem. O, tu jest to piórko. Mnie korciło, żeby wziąć, ale bez was jego nie wezmę. Teraz jak je wziąć? Chyba tutaj trzeba by... Nie, to Ezio, to. O, właśnie o to chodziło. No jeszcze do góry. No. Jak to? Aha, okej, dobra, nie, no. Idziemy teraz sobie tędy. I tam teoretycznie powinniśmy... O, było blisko. Jeszcze sobie po kuferek pójdziemy. Znajduje się prawdopodobnie tu, dokładnie. Weźmiemy sobie punkta widokowego se i dopiero na grobowiec. Pierwsze to chyba powinno być takie też lekko fabularne. Ten pierwszy. To jak było pierwsze fabularne, to byłaby główny cel. No może. Ale już trudno. Czemu wy mnie atakujecie? Że powinniście być spokojni, kuziu. No, punkcioszek widokowy. Gdzie jest punkcioszek widokowy? O, tam się coś świeci. Piórko. Chodźmy po piórko. Bo piórek nie mam pokazanych na mapie. Kuziwary. A piórka to bardzo cenne rzeczy. Przynajmniej tak mi się wydaje. Tam widziałem biały znaczek. To pewnie jakiś złodziej czy coś. A my bierzemy piórko. I już proszę. 1/10 piórek mamy. I zajebiście. Tak myślałem, Ezio, że wejdziesz... O, właśnie, w ten sposób. No. To co, okiem portierowym? A może bokiem? No. Właśnie, bokiem nie było. Tylko najlepszy bokiem by było jakby tam w tamtą stronę. Ale to wtedy też by można było stwierdzić, że to byłoby oko portierowe, tak więc... I oko portierowe, i bokiem... Spoko, dobra. Aha, bo tu mamy Harullasę, możemy sobie go przekupić, bo już mamy połówkę. Ale dobra, spoko, na razie nie. Zrobimy sobie ten grobowiec. A co? Tam teraz gdzie jest siano? No tu powinno być siano, Heros. No, lecimy. Lecim i zapieprzajmy. A se już daruję ten kuferek. A właśnie, tu jest ta cała posiadłość. Tu właśnie, gdzie fabularnie byliśmy. I tutaj teoretycznie też się coś powinno wydarzyć.
No właśnie, najazd na dom w roku 1479. Co? A, w roku przedostań się do Palazzo Medico i ocal Lorenzo z rąk templariuszy. Trochę dziwnie to napisane. W roku przedostań się, tak. Okej, no dobra. Albo po prostu nie było napisane przedostań się do domu, bo tutaj został najazd i takie tam. What happened here? Signor Lorenzo! Lorenzo's currently indisposed. Hey, you're the one who killed Francesco di Pazzi. Get him. With pleasure. No to ja z przyjemnością rozpierdzielę. Musimy iść na drugie piętro, no dobra. Też jeszcze bym tak chciał, żebyście ze mną walczyli. No. Koniec. I Natamira. Finita. Dobra, co byście mieli, panowie? Noże do rzucania. No, może byśmy z nich trochę pokorzystali. W sumie ich trochę, jak widać, mamy na potęgę. Okej. Okay. Na mapie widzę, że jakby wrogowie tu są, ale jakoś takich chyba nie widzę. No dobra, a zatem teraz trzeba jakimś cudownym sposobem wskakiwać na te wszystkie fundamenty, co? Zobaczymy, tu chyba stąd żeśmy przeszli, chociaż chyba nie. Dobra, moglibyśmy zacząć od tego tutaj. O, No tutaj byśmy sobie tak jakoś fajnie wskakiwali. To lecimy. Chociaż, o, czekaj, Ezio. Wiem, co kombinowali, to nawet było fajne. O, tak chciałeś zrobić, a ja chciałem trochę inaczej. Ale dobra. Pójdźmy na ugodę i zróbmy tak, jak ty chciałeś. Dobra. Teraz chyba tu, nie? A, tutaj. Dobra, no to lecimy. I teraz prawdopodobnie tu. A, nie ma tak jak stworzyć dom, który umożliwiłoby asasynowi tutaj takie przemieszczanie. Ezio, co ty żeś zrobił? No, no ale jak? Przecież pomału miało być. No. No dobra. Na szczęście aż za dużo powtarzać nie musimy. Ale wiadomo, byśmy byli teraz gdzieś indziej i moglibyśmy coś więcej zrobić. Chyba że od razu już tutaj. O, bardzo dobrze. Żeby nie kusić losa. A, sprytna kamerka. Ja się zastanawiałem, no i gdzie to niby dalej mamy pójść. A to tutaj. Proszę bardzo, dwa posiadłości. Proszę bardzo, ukryta dźwignia w domostwie. No dobra, to sobie możemy chyba sobie tak nawet pyknąć. Wow. Okej. Chujwar. Ja pierdykam, ziomek! Ach.
No. Co za los, no co za los, ja cię aż pieprzesz, no. Nie dość, że noże porzucałem, to jeszcze kuźwar coś takiego. Taka sytuacja. Dobra, tych nie mogę przeszukiwać, więc od razu zadźwignię. I proszę bardzo, obraz, o. Czy ja myślę, że ja myślę, czy raczej nie, że ja myślę? Tylko jak się teraz spiąć? No chyba tędy, jak tam ten ziomek. Zaraz to zobaczę. No tu cenzura powinna być. Nie, to nie było śmieszne. Bo nie powinno być cenzury. No właśnie. Ach, jak się mam tam dostać? No tutaj widać tak ładnie, 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 tylko jak... A, może. Może przez obrazy. No dobra. To sprawdźmy to. Ha, proszę bardzo. Czyli jednak obrazy są przydatne. No. Taka sytuacja. Dobra, lecimy. Jeszcze chcę zobaczyć ten obraz, czy to jest to, o czym ja myślałem. Nie, to nie jest o tym, co ja myślałem. Po prostu to było dwóch zapaśników, którzy się zapasowali, nie. A myślałem, że to facet tak sobie pasuje kobitkę jakąś, nie. Aj, heras. No co, no. Czasem wolę fantazji trzeba puścić i byłoby to lekko śmiesznie. Hmm, to chyba da się tu jakoś wejść. Tylko jak? Kamera ewidentnie pokazuje. Tak grubiańsko. Tak więc no... Chwila, tutaj. Kurde, nie na tył, tylko tu! Co za... No patrzcie, no przecież nie daje w... Dobra, jak zrobię tak? No to może o tej scenie. O, proszę bardzo. Okej, i teraz... Kurde, to jest dźwignia, ja myślałem, że kurde... No dobra, no i co to nam otworzy? A, jednak. Sekreciki. No myślałem, że właśnie kuferek. I know I heard a noise down there. It's time to earn your florins. I want half of you to search the courtyard, the other half come with me to check the chapel. Si, capitano. Then we check the secret passageways. What about Lorenzo? By now, Lorenzo is already dead. Okej, już się bałem, że przejdę i drzwi się zamkną. Ale dobra, możemy się tak skryć. Postarać się wyeliminować jednego. Okej, to taki prosty fajcik. No zobacz, on był już nastawiony bojowo, ale... Ale jeszcze go pocisnąłem z ukrytego ostrza, tak potajemnie, nie? I to jest też takie trochę dziwne. Dobra, o, proszę, 250. 250. Idealnie. Dalsze tamtych wyeliminować jakoś fajnie. No, chociaż tego pyknęliśmy. A ciebie tak pychniemy. Tylko no musisz mnie zaatakować. No. Przeszukuj. Jakieś noże odzysku. Tu mamy sobie jeszcze przejście. Może sekrecik coś.
No to się obraz powtarza. Schody w dół. Nie będzie dobra ścieżka, kuźwar. Ale pokazywali nam, że mam pójść przez okno. A, się tepnęliśmy, proszę bardzo. Jak szybciuśko. No dobra. Czyli to jest takie jakby ułatwienie. Bo kto wie, może przez okno, jak będziemy tam skakuj, to może też wrócimy. Aha, i jakbyśmy teraz spadli, to tędy byłoby szybciej. No dobra. Okej, czyli ja chyba, jak widzę, trzeba będzie pójść tędy. Tam jest jeszcze jedno okienko. Tam wyżej też coś jest. Trzeba byłoby to sprawdzić najpierw przez to okienko. Może tu jakiś malutki sekrecik. Właśnie, powinienem sobie młoto zakupić. I byśmy na początku młotowali, kuźwa. Bo na razie dwóch broni nie widzę, kuźwa. O, mi się zbroja już uszkodziła. To nie dobrze. Trzeba będzie pójść do kowala i się naprawić. Dobra, czy tu coś jest? Trzeba będzie górą tu przejść, ale tu widziałem, że takie coś tu jest. Można tutaj wchodzić. Tylko co wtedy byłoby na górze? Chyba, że... A czy tam jest jeszcze ziomek? Kurde, no to jest ta kamera tak... Nie for... Tu! Kurde, na bok znowu leci, no. Nic nie widzę. No. Okej, okay, ładnie. Czyżbym słyszał kuferek? Kuźwa, znowu ten obraz. No, powtarzają się te obrazy. Tu jeszcze możemy coś. Mhm. No. Wow. Co to było? No dobrze, czyli co, góra się okazało, że to była sekrecik? Nie, tu jest góra. Albo może przez górę nie mogliśmy przejść, no dobra. Byliśmy tam na dole, okej. Okay. Teraz tutaj możemy pójść na górę. I tutaj jest jeszcze przejście. No, najpierw idziemy tędy. Okej. Lorenzo! Porca vaca! Someone, find a way to get inside there! You heard him? You two, get the ladder! No dobra. Czyli jakbyśmy musieli pójść tędy, ale to byłby fajny fajcik do zrobienia. What are we doing with the ladder? Lorenzo isn't coming out. What's taking them so long? If you both weren't so loud, he wouldn't have heard us coming. Merda, you were the loud one. All of you, mind your own business and keep watch. Nie, 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 nie. To trzeba jakoś taktycznie zrobić teraz. O, dokładnie, tutaj. I teraz gdzieś trzeba jeszcze wyżej.
A właśnie tutaj. No. Teraz na łóżeczko. I tu. I się drzwi otworzą i tam ci zaatakuje. It opened. Did you hear that? It came from the bedroom. Whoever opened it must be in there. There's an intruder in the bedroom. Go, kill him. Sì, capitano. Okej, dobra, tu są. Już mnie widzą. Dobra. Kielem go, kielem. Nic nie widzę, bo nie wiem, czy robić kontry, czy nie. Może kamerkę odwrócić. O, dokładnie. Teraz widzę. O, chyba mamy pierwszą walkę z ciężkim, nie? Masz podwójny miecz. Fajnie byłoby go teraz wziąć. Kuźwa. A, bo na nich nie można chyba skontrować. Trzeba unikać. O ty kuźwar. No weź. Kurde, zwolniony czas poproszę. No. Kurde, nie... Chwila, no jak się tu robiło blok? Kurde, że aż tak powiem, no bo kurde, nie pamiętam, no. Może weź, kuźwa, Ezio, swój kuźwa miecz! Bierz go, kuźwa! Jak się odkopywało? Chyba X-em. Bo jak mam kuźwa ich pokonać? A, unik. Kurde. Bo ja znam na ich sposób, ale to nie wiem, czy to jest w Brotherhoodzie przypadkiem. Dobra, to było głupie. Ej, grasone! Trzeba chyba zachodzić w ten sposób. Okej, już powinien paść, bo na jednym HP-ku to ciężko mu się bronić. Tak samo jak mnie. Ale okej, okay. Kurde, no przecież ich trzeba kopa w jaja i wtedy ich cisnąć. A tutaj było trochę wujowo. A, no dobra. Trzeba będzie pójść do kowale i naprawić nasz armor, bo to jest coś strasznego. Już w ogóle kończyć powinienem. Kurde. Czy ja mogę wziąć ten miecz tak ich? No. Lecim, tylko że niestety nie będziemy mieli go wyekwipowanego. Widzicie, to jest tylko broń. Ale dobra, lecimy. Może coś się uda pyknąć.
No dobra, ale to dopiero w następnym odcinku. Więc co udało nam się dzisiaj osiągnąć? Osiągnęliśmy jeden fragment prawdy, kilka piórek, skrzyń i teraz właśnie jeden punkt widokowy, no i teraz ciśniemy tutaj tę kryjówkę, a w następnym odcinku prawdopodobnie ją zakończymy i może zaczniemy sobie grobowiec asasyna, taki będzie eksploracyjny, będą eksploracyjne odcinki, kto wie, zobaczymy jak się tam nasza przyszłość potłoczy, ale na chwilę obecną. Dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka, mam nadzieję, że on się wam spodobał, mam nadzieję, łapki w górę, subskrypcję zostawiliście i jako tako będziecie śledzić mój kanał. Do zobaczenia w następnym odcinku, trzymajcie się ciepło, cześć!